No i czas na kartkę z kalendarza. Na 16 listopada jest to czwartek, 320 dzień tego roku. Już. Imieniny obchodzą Edmund i Marek oraz Audomar, Ariel, Aureliusz, Dionizy, Eucheriusz, Gertruda, Łucja, Małgorzata, Niedamir, Otmar, Patrokles i Piotr. I wszystkim solenizantom składam najserdeczniejsze życzenia, oczywiście imieninowym, urodzinowym i rocznicowym. Może ktoś ma rocznicę ślubu na przykład. No, to też oczywiście składam najserdeczniejsze życzenia. Przysłowie. Deszcz w marka, ziemia w lecie jak skwarka. Słońce. Świt o 6.18, wschód o 6.56, zachód już o 15.45 i zmierzch, czyli ciemności egipskie, o 16.22. Księżyc wzejdzie o 11, a zajdzie o 17.29. Także znowu będzie noc ciemna. Bez księżyca. Nietypowe święta to Światowy Dzień Filozofii, Święto Młodego Wina, Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, Dzień Tolerancji i Dzień Służby Zagranicznej RP. Cytat dnia. Bądź dla innych słonecznym zegarem, odmierzaj dla nich tylko słoneczne godziny. I to powiedziała Małgorzata Stolarska. I to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Przechodzimy do dalszej części naszego vloga. No i witam serdecznie. U mnie jest wtorek. Pogoda fajna. Słońce już wyszło. Po prostu wiatr przegnał chmury. Jest trochę wiatr. Chyba ma dzisiaj być taki silniejszy. Także witam Was serdecznie z kawusią. To Wam później pokażę tę moją kawusię. No tam już mam ten piernik w tym kamiennym garnku. Kapusta jeszcze kiszona. No dzisiaj może jakieś dekoracje tu zrobię, zobaczę jak mi się ułoży dzień. Także zobaczymy, nie? Liście lecą listopadowo. Może dzisiaj mi się uda nagrać te spadające liście. O, jak pięknie. Mam nadzieję, że to widzicie. No. Zresztą ładnie to wygląda, jak słoneczko świeci i tak jest nastrój też listopadowy. Ale z drugiej strony troszeczkę smutno, że za chwilę te drzewa będą znowu łyse, nie? O, jak tutaj spadają. Nie będzie liści i tak nie będzie tej amortyzacji od ulicy. Wszystko widać, no. No ale cóż zrobić, taka jest kolej rzeczy. Dobra, to ja teraz sobie przełączę na drugą stronę i sobie pogadamy chwilę przy kawie. Teraz zwróćcie uwagę, że ten blog jest mokry, bo w nocy u nas dosyć padało. Chyba jeszcze rano padało, no. No i przychodzę na chwilkę i od razu jedzie ciężki sprzęt. Witam się z Wami kubkiem gorącej kawy. Oczywiście tutaj mamy płatki, ale płatki też się czasami specjalnie rozsypuje, żeby było fajnie, nie? No ja tu nie będę mówiła, nie będę tutaj ideologii do tego dobierała, że to tak specjalnie, że tak było. Po prostu no, spadły to są. Trzeba je posprzątać, wiadomo, ale jeszcze będą opadać, a ja dzisiaj prawdopodobnie tutaj jakieś małe dekoracyjki sobie zrobię na razie. No i zamierzam te moje tulipany wsadzić, ale napiję się tej kawy. No, dzisiaj bym chciała część tych tulipanów tutaj powysadzać do skrzynki i do jednej doniczki, bo mam wolną, a co nie zmieszczę, bo wczoraj jeszcze jedną paczkę znalazłam w tej siatce, której Wam nie pokazałam, takie fioletowe. Te tulipanki. I tak sobie stwierdziłam, że ile mi się tu zmieści, to tutaj dam, a resztę po prostu już wiem, w które miejsce tam wsadzę na ogródku. To bym musiała dzisiaj jeszcze jechać, nie? No,
żeby to wkopać. To tak, że chcę najpierw tutaj zrobić, a potem tam jechać to wkopać. Póki jeszcze jest słońce, no zobaczymy. Mam tam takie doniczki, wiecie, takie płaskie, jak to na cmentarz się daje, chryzantemy, takie coś. To wsadzę do tych doniczek i już mam miejsce. Już sobie przypomniałam, gdzie mogę je dać. No bo 30 tutaj mi chyba nie wyjdzie. A jednak tak sobie pomyślałam, że z każdego połowy tutaj dam, jak się zmieszczą, z każdej paczuszki, a resztę na ogródek zaniosę, żeby tam też było ładnie. No. Zastanawiam się nad tymi żonkilami, dlatego że nie wiem, czy one w zeszłym roku po prostu mi nie przemarzły. No ale żonkile są przecież bardziej odporne, mi się wydaje, niż tulipany, nie? Bo one wcześniej niż tulipany wychodzą, także nie wiem, o co tu chodzi. Chyba więcej dokupować nie będę tych cebulek, no bez przesady, tak tutaj powiedziałam, no bo tanie były, ale no chyba raczej nie będę szalała, bo jest dużo innych spraw do załatwienia, nie ma co szaleć i tak. W sumie w dobrej cenie kupiłam te cebulki, mam nadzieję, że one są dobre, bo jak tak dotykałam, niektóre były takie miękkie, no to tych nie brałam po prostu. Także zobaczymy, jak będę sadziła, to pewnie będziecie sadzili ze mną. Jest chłodno, nawet muszę się troszeczkę osłonić. Wiatr jest, ten wiatr robi to chłodno, bo jest niby 10-11 stopni. Ale wiatr jest jednak taki przenikliwy bardziej, także długo tu się nie wysiedzi, nie? Znaczy się, ja tam wysiedzę w tym, ale tak, żeby sobie tak siedzieć i kawkować na balkonie, to tak nie bardzo. No, a jak będę tutaj robiła z tymi cebulkami, no to wiadomo, człowiek jest zajęty, jest w ruchu. Poza tym też sobie jakiś ciepły swetr ubiorę i będę, i to zrobię raz, dwa i stąd zmykam. No. Także teraz, za chwilkę, jak skończę kawę, jeszcze dzisiaj nawet w ogóle komentarzy nie ogarnęłam, jestem do tyłu, nie wiem co, będę musiała nadrobić to. Ale chyba, nie wiem, czy to nadrobię teraz, bo wiecie, rano czas, najlepiej się wszystko do południa robi, nie? No, wczoraj jeszcze w nocy miałam takie jakieś braki internetu, co chwilę internetu było brak, nie mógł mi się filmik robić. No, ale ten filmik, który dopiero jutro zobaczycie. No, jutro zobaczycie, to znaczy się, wy już widzieliście go wczoraj. Ale pokręcone, nie? No cóż, tak to już jest. No, także dzisiaj tak się zastanawiałam, wiecie? Bo mogłabym już te pelargonie pościnać i dzisiaj zanieść do pokoju Wiki, ale dzisiaj mam troszeczkę, mi się nawarstwiło tego, co mam do załatwienia. Nie będzie cały dzień, to może jutro to zrobię. Tak przeciągam, no bo szkoda mi tych kwiatków jest, no ale i tak to trzeba będzie zrobić, nie? No. Także zobaczymy. Jeszcze na ten ogródek dzisiaj bym chciała skoczyć. Może bym zawiozła tam ten baniak na wino, bo już nie będziemy raczej wina robić teraz. A tam jeszcze mam, to nie ma się co, wiecie, szaleć z tym, po co. I tak nie pijemy tego wina, tak. Nalewek też narobiłam różnych i też są schowane, no bo tak się ich nie pije. Jak się jeździ samochodem, no to się nie można sobie tak, bo się dzisiaj napije tego, nie? No. Ja zawsze się boję, że coś mi wyskoczy wieczorem, że trzeba będzie jechać, a ja już nie będę mogła, bo tam kieliszeczek nalewki się napiłam. No i to tak, wiecie jak to jest, nie? No. W ogóle to Zbyszek miał taki bardzo... Właściwie to uniknął śmierci, wam powiem. Miałam wam o tym właściwie tak nie mówić, ale powiem wam, że jego samochód się spalił. Samochód firmowy oczywiście, na postoju. Jak rozładowali towar, tam elektryczne rzeczy. Wiadomo, w pracy tam z hurtowni kupili za bardzo dużą kwotę tych elektrycznych rzeczy, które są potrzebne na budowie po prostu, nie? No i rozładowali i poszli na magazyn i ktoś przylatuje, że samochód mu się pali. I Zbyszek myślał, że to jakiś żart, jak się pali. No, przecież jak wyładowywali, to nic się nie działo z samochodem, nie?
Okazało się, że cała kabina spalona, już pożar tam był, szybko tam gasili, jak ten przyleciał im powiedzieć, to tam ktoś już gasił ten pożar. Przyjechała straż pożarna, protokół spisali i okazało się, że zwarcie zrobił GPS, który był zamontowany u góry. Jak jest kabina, to u góry. Akurat tak jak Zbyszek siedzi. I ten ze straży pożarnej powiedział, że gdyby Zbyszek jechał tym samochodem, kiedy tam się to zwarcie zrobiło i byłby na autostradzie, to nie zdążyłby uciec. Spaliłby się żywcem. Najpierw by się zaczadził, potem spalił. Bo to buchnęło podobno ten ogień prosto. Nie wiem jak, bo powiecie. Straszne rzeczy. I taka błaha rzecz. Przecież samochód wyłączony, wiecie, stoi sobie i nagle on się zapala. Bo się okazało, że firma, która instaluje te GPS-y, już było więcej takich przypadków. No, akurat ta firma, która im to tam montowała, nie? GPS, znaczy się chodzi o to, co wiecie, to co oni umieją sprawdzić, gdzie kierowca jeździł, nie? No, żeby sobie nie jeździł swoje sprawy załatwiać, tylko jak każdy pracodawca przeważnie daje GPS-y podpina do samochodu. No, także taka sytuacja miała miejsce. I dopiero później do nas to zaczęło dochodzić, że on naprawdę uniknął śmierci, bo gdyby on, gdyby to się stało, to znaczy się, jak on by później wszystko załatwiał, byłby w trasie akurat, a on pokonuje gdzieś około 100 km samochodem, no niecałe 100 km chyba, no ale na autostradzie, no i to nie wiem. I dopiero, wiecie, w pierwszy moment jak to, a później takie zastanowienie, taki strach, że właściwie mogło to się stać w czasie drogi, w czasie jazdy, nie? Tam się cała kabina spaliła w środku, siedzenie od Zbyszka, znaczy się ten fotel, wszystko i jego torba. Pamiętacie, jak miałam współpracę z Trending chyba. I właśnie wiele koleżanek miało tę współpracę i można było sobie zamówić torby. Ja wzięłam torbę dla Zbyszka taką na ramię, bardzo fajną. I powiem wam, że on do pracy z nią jeździł i zamki, wszystko wytrzymało. Tam nic nie było popsute, ona naprawdę porządna ta torba, mocna, ale ognia nie przetrzymała. No, udało się Zbyszkowi tylko klucze wytargać z tego, no to mi taka kubka się zrobiła z tego, nie, spalona, ale klucze, bo tam miał klucze sam, z mieszkania w tej torbie. No. Na szczęście mówi dowód, dokumenty to nosi cały czas przy sobie, ma tam tych kieszonek tyle, no ale klucze nie, no, czy były w tej torbie, no ale udało mu się je wyciągnąć. Dobrze, że przede wszystkim dobrze, że jemu się nic nie stało, nie. No, ale masakra. Na razie jest bez samochodu służbowego i śmieje się, że teraz go wożą. Przedtem on woził kogoś, a teraz jego na razie wożą, bo będzie czekał na nowy samochód. No bo jednak to on musi pokonywać duże dystanse. I czasami jest wzywany do jakiejś awarii czy coś, na którą on musi być mobilny i dlatego miał samochód firmowy, nie? No, takie rzeczy. W pierwszym momencie to on, jak już stwierdzili właśnie ze straży pożarnej, co było przyczyną, to już mu się troszeczkę lepiej zrobiło, bo wiecie, to jest też odpowiedzialność, nie? Raz, że on żyje, że to się nie stało w trakcie jazdy, a poza tym, że to nie była jego wina, nie? Że on, bo on wszystko zrobił tak, jak się należy, że on jest kierowcą już 50 parę lat. No niecałe 50 parę, to bym przesadziła. No, ale jest długo, od 18 roku życia ma prawo jazdy i cały czas jeździ, także wiecie. No. I taka sytuacja się wydarzyła.
Także człowiek wydaje się, że jest wszystko bezpiecznie, wszystko ten, a tam gdzieś zwarcie normalnie w tych, w tej instalacji. Ale jak to się stało, że to nagle buchnęło, czy to się tam paliło, to nie wiem. No, przyjechał, postawił samochód, rozładowali cały towar, nic nie zauważyli, żeby się coś działo w samochodzie. A za chwilę wielki pożar był i wszystko spalone. Wiecie, jak strażak mu to powiedział, że takie coś jakby było na autostradzie, to by nie przeżył. No, strażacy raczej wiedzą, co mówią, bo oni już niejedno widzieli, nie? Wiedzą. Oni są w tym kierunku przeszkoleni, także okropne. Okropne rzeczy i teraz jak ja mam się nie bać, ile razy on wychodzi do pracy, to ja się zawsze powiem. Przecież wiecie, no każdy musi pracować i każdy gdzieś dojeżdża, ma różną pracę. Mój tata był górnikiem, zjeżdżał na dół, na kopalnię. I też nigdy nie było wiadomo, czy wyjedzie, no bo to, tak, to już jest takie ryzyko, nie? To ja sobie myślałam, dobrze, że mój Zbyszek nie jest górnikiem, no ale widzicie. Może w każdym momencie się coś wydarzyć. Się to pluje na to, nie? Może się wydarzyć. I człowiek nie jest pewny siebie. I pewny jutra w ogóle. No ale tak, jakby tak się patrzało, to by człowiek musiał tylko siedzieć w domu, a w domu też by się mogło co stać. Także co komu pisane, mam nadzieję, że wiecie. No. Dobra, będę już kończyła. 12 minut, nie jest długo mojej gadki tutaj. No ale musiałam wam to powiedzieć, bo to mi cały czas tak jest. Bo to wczoraj mi powiedział. Zajmuj się, że to też jest agent, wiecie co? Jemu się to w czwartek zdarzyło. I on nic nie mówił. To wczoraj. Przyjechał z pracy i ja nie zwróciłam uwagi, że jego samochodu tutaj nie ma, nie? Bo on czasami tu nie było miejsca, postawiał gdzieś indziej. No i to nie zwracam uwagi, zresztą czwartek, piątek ja tutaj zajęta byłam, różne rzeczy. No on przyszedł. Jeszcze się jakiś spytała, gdzie masz torbę? Powiedział, no dzisiaj nie mam. I nic. Nie wiem, on jest takim człowiekiem, że to musi najpierw przetrawić, dopiero potem to może wyrzucić z siebie. Sobota, niedziela, nic nie gadał, że mu się auto spaliło, że uniknął właściwie śmierci. Wczoraj dopiero nam to powiedział, bo nas nie chciał stresować, denerwować. No. No i tak właśnie to tak siedzi we mnie cały czas, nie? Że takie coś miało miejsce i z jednej strony dobrze, że jego akurat tam nie było, ale z drugiej strony no człowiek nigdy nie wie, co się tam w samochodzie może stać. Niby wszystko jest ok, a nigdy nie wiadomo. Także tyle dzisiaj, na razie tutaj pogawędek porannych. Za chwilę sobie zrobię śniadanko, no bo jak zacznę jeździć, to wiecie. Znaczy, najpierw zrobię śniadanie i sobie tutaj zrobię dekoracje, to co chciałam, te cebule powkładam, a później pojadę na ogródek wkopać to, co tam jest do wkopania. Tak myślę, taki mam plan, a co z niego wyjdzie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że dzisiaj mi samochód zapali. Oczywiście, wiecie, w stacyjce, nie? No normalnie się zapali i będę... Ale się pogrążam, że normalnie będę mogła jechać, o. Że silnik odpali, o. No, także później jak jeździłam wczoraj, to już nie było żadnych, teraz mnie za ciepło znowu. Nie miałam żadnych problemów, za każdym razem normalnie odpalał, nie wiem co mu się tam stało. No. A to też człowiek nigdy nie wie, czy wsiądzie do auta i on odpali, czy nie odpali. Miał humor, wtedy powiedział teraz nie, teraz się przejdź chwilę. No dobra. Kawa już mi wystygła i taka to robota. Ja sobie zrobię to jedzenie. No i tutaj sobie wianek chcę sobie tu owinąć. Zresztą co będę robiła, to będziecie widzieli. To by było na razie tyle. Wyłączam tu, bo zanim ten mój pilocik się zastanowi, czy wyłączyć, czy nie, no to wiecie. Ja potem stroję miny tu. We'll be right back.
No, cały czas się nie odzywałam. Zrobiłam tylko taki mały wianuszek tutaj pod świeczkę. Zaraz wam pokażę. O, tutaj. Na tym wianku zrobiłam sobie, o. Jak mi się będzie świeciło w nocy, wieczorem, to no, tak jak będzie lepiej wyglądało, nie? Takie troszeczkę wypełnienie. Oczywiście zanim przyjdą święta i tak dalej, to to będzie tutaj bardziej przystrojone. Na razie tylko krzyżki dałam, bo jest jesień jeszcze przecież, nie? No to już będzie do wyliczenia. Palę sobie tak tutaj. To też może się tutaj być, ale to może gdzieś potem indziej jeszcze dam. Także właściwie tak chcę, żeby to nie było całkiem tu. I miałam obiekcję, czy to mnie będzie za bardzo grzało. Ale powiem szczerze, całą noc Zbyszek rano wstał do pracy, nawet tego nie gasił i nic się nie wydarzyło, także troszkę za długi jest, mógłby być troszeczkę krótszy w sumie, bo to tak wystaje, ale z drugiej strony to też jeszcze chroni, jak już jest tyle tutaj, to tak dzisiaj jeszcze nocy będzie się paliło wieczorem, to przynajmniej się to tak nie zdmuchnie, nie? No nie mam takiej latarni, a ta latarnia, która jest tu, to tutaj się tylko tylajty wchodzą, to jest malutka latarenka, nie? A tylajcik bardzo krótko, on raczej będę chyba jednak w domu paliła go. No, na razie jeszcze kwiatków nie chowam. Przejdzie na to czas, że to się zrobi. Mam troszeczkę też jeszcze innych tutaj rzeczy. Spróbuję sobie zrobić już taką skrzynkę z tymi zielonymi, żeby to później tam dokładać już na święta. Przed świętami, tak na ten czas, na ten czas adwentu i tak dalej. Żeby tutaj ładnie zielono było, no jak już wezmę tam te pelargonie, już nie będzie tych pelargonii, to żeby coś tam fajnie było, nie? Także jak macie jeszcze czas i chęć, to ile to już 27, ale to będzie przyspieszone tam. To możecie jeszcze sobie popatrzeć, co ja tutaj tworzę. Dokładnie nie wiem co, mam mniej więcej taki zarys, co ja chcę zrobić, ale nie wiem jeszcze dokładnie jak to będzie wyglądało. Jak widzieliście, w tych wszystkich skrzynkach na dole mamy już te cebulki i jednak na ogródek ich nie będę woziła. Mam nadzieję, że mi tutaj przetrzymają i zakwitną, wyrosną i zakwitną na wiosnę. Te cebulki, jak one się nazywają, żonkili tych narcyzów dałam specjalnie do wyższej donicy osobnej, bo wiem, że narcyzy mogą być trujące dla zwierząt, więc jak one zaczną kwitnąć, to tą donicę dam po prostu tutaj na parapet. Także już klusza się do nich nie dostanie, nie? A tak to tutaj mam w tych wszystkich doniczkach powkładane, no mam nadzieję, że to nie przemarznie za bardzo, nie będzie takiego silnego mrozu, bo jak tak, to będę musiała to jakoś te skrzynki zabezpieczać, a to już nie będzie tak fajnie. Musiałem może jakiś styropian sobie przynieść z ogródka, tylko nie wiem, czy tam jeszcze jest, żeby je postawić na tym styropianie. No a z boków to już nie wiem. No to będę myślała nad tym później, bo kiedyś jak miałam duży balkon, dwa balkony w tym naszym mieszkaniu, które straciliśmy, były dużo szersze, głębsze te balkony i tam miałam po bokach ten winogórz, który mam teraz na ogródku. I on sobie tak, bo najpierw to miałam powojniki, ale te powojniki bardzo marnie rosły. I to mi tak szło, miałam nawet takie linki porobione, że miałam cały balkon ładnie w tym winogluszczu. I miałam też takie duże, okrągłe donice, tutaj jedna stoi, w których były takie małe choineczki. Ale na zimę to ja to wszystko tak zabezpieczałam, że to jeszcze więcej miejsca zajmowało, bo ja dawałam na spód styropian, od ściany styropian z tej strony, włączyłam to, do środka gazet napchałam, żeby to wiecie, nie było workiem, tylko ten. No i od góry troszeczkę przekrywałam workiem, no bo jednak jak śnieg, deszcz, żeby to tam nie naleciało, potem lód się robił. Mogłam w sumie tego tam nie dawać, ale czasami też dawałam od góry styropian. I takie małe dziury tam tylko były, żeby tam to oddychało. I to miałam, wiecie, już na jesień to już wiedziałam, że to muszę zrobić, nie? No tutaj nie mam aż takich tych, mam wzdłuż balkonu i to już jest gorzej, żeby wzdłuż balkonu zabezpieczyć te doniczki, nie? No ale najwyżej pomyślę, nie wiem, czy tam jeszcze mam styropian, bo mieliśmy styropian, ale nie wiem, czy nie został już wyrzucony.
ale teraz sobie zrobię troszeczkę coś innego. Jak macie ochotę, to jeszcze popatrzcie, jak nie, no to przewiniecie najwyżej, nie? No, to ja sobie obracam znowu tak i tu na dół, bo ja to będę sobie tutaj robiła. Do tego ubieram sobie inne okulary, to lepiej widzę, bo w tych moich, co mam teraz na nosie, to z tym brucikiem, to ja tam potem nie bardzo widzę, co mam robić. Tutaj sobie mam pod spodem taki duży worek, który później sobie wyrzucenia, ale tutaj mogę sobie to wszystko wyrzucać, bo się troszkę boję, czy mi ta chustka się nie boję, już mi porwała jedną gałązkę, musiałam ją dzwonić po mieszkaniu. No, tak. I ja sobie wezmę taką... Pan jeszcze jest mięty, pachnie, a wy nie widzicie. O, tam jest mięta i lubczyk. To sobie tam będzie stało, bo to na wiosnę znowu wyrośnie. Na razie to tam schowam. Potem może do tej skrzynki schowam, żeby za bardzo nie przemarzły. A na razie nie ma takiej potrzeby. Spróbuję to tak ustawić, żeby jednak było widać. Widzicie? Nie mogę jak to ustawić. Może coś tam będzie widać. O tak. Na razie to nie wygląda zbyt specjalnie, takie pognięcione, ale jak to jeszcze dołożę później inne i dołożę sobie tutaj dekoracji. Na razie mi zależało, żeby to troszeczkę tak zwisało. Jeszcze może tutaj jedną albo dwie postawię gałązki i na razie to będzie czekało potem na szyszki i inne dekoracje. A jestem tu troszeczkę taka rozkojarzona, dlatego że tutaj była dziewczynka z pieskiem, rzucała patek. A no jak usiadłam, myślałam, że mi wyskoczy z tego balkonu, musiałam ciągle pilnować, żeby mnie nie wypadła gdzieś. W końcu ta dziewczynka jest troszeczkę dalej i kluska już nie widzi, poszła na razie się schować. A swoją drogą to zaraz będę musiała też z nią iść na spacer. No. Także zaraz jeszcze tutaj to dołożę i na razie postawię tam na z tym. Tutaj chodzi o to, żeby tu było dużo zielonego, a później tu będzie wydawało coś jeszcze. Tak i tak, to tak wygląda na razie. O, ta skrzynka. Tak by się troszeczkę zielone wylewało z niej, a później tutaj podokładam szyszek. Bo mam dużo szyszek schowanych. Thank you.
może z daleka nie było widać, co ja wam pokazuję. Mam tu troszeczkę szyszek z mojej sosny. A tu mam takie maleństwo. Brudne ręce, ale takie maleństwo. Na razie je dam do tego. No. I teraz sobie tutaj dołożę to, co mówiłam. To utnę te stare, a dołożę gałązki. Gdzie ja ten drucik jest? Dobrze, dobrze. No i teraz wam to pokażę z tej strony. Tak to wygląda. Tutaj ten drucik zahaczyłam, bo on tutaj tak wisi. Kwiatki, jak potem te kwiatki wezmę, to ściągnę tutaj z tych szyszek, bo tutaj będę miała tamtą skrzynkę tu dam. Jeszcze tam parę dodam takich zimozielonych sobie przyniosę z ogródka. Może jakąś różę tam znajdę, owoc róży. No i jeszcze jakieś dodatki, szyszki i takie, ale większe szyszki. Także teraz to tak wygląda. Tutaj już jest zielone dodane świeże i to są takie, które nie powinny oblecieć. Także tak to sobie zrobiłam, tak to sobie wykombinowałam. Teraz muszę zamieść balkon, bo troszkę igiełek jest. No tutaj mi się nie przetrzymał jedna anginka. No niestety, a to tutaj tak będzie wyglądało. No. Sobie będzie ładnie z mieszkania, jak się to będzie paliło, też będzie to fajnie, może to obrócę z tymi szyszkami, tu potem tu i tak jeszcze dodatkowo coś będę dawała, ale na razie tak wystarczy, mi się wydaje. Nie wiem, gdzie ona znowu wlazła, bo była i nie ma. O, jest za mną, dobra, tu musiałam zabezpieczyć to słoikami i na razie tego nie umie podważyć, bo to jest tak wciśnięte, że ja mam ciężko wyciągnąć ten koszyk, ale wiecie, jak ona jest taka, nie wiecie, nie powiem brzydko, uperta po prostu, no to mogłaby mi tam to podkopać się pod to. Znaczy się nie zrobiłaby dziury, tylko by to jakoś, jakimś sposobem może by jej się to udało podnieść. Także na dzień dzisiejszy takie zabezpieczenia tutaj są. No też przede wszystkim, żeby mi w skrzynkach nie kopała. Mam nadzieję, że będzie większa. To nie będzie mi grzebała w tych skrzynkach, nie będzie tego jadła, bo kropka też nie grzebała. Ona tam na początku trochę pogrzebała w ziemi, ale no już później to już jej to było po prostu obojętne. Było to było. Tego zimozielonego nie ruszałam. Jej to tam było wsio równo. I to nie na sam koniec, ale wcześniej była młodsza, nie? Podoba mi się, jak to sobie zrobiłam. Wam może się nie podobać, zwłaszcza w tej skrzynce tam, bo na razie to wygląda tak narzucane, ale mi specjalnie chodziło o to, żeby to się wywieszało z tej skrzynki. O, co ty znowu masz? Znowu masz patyk z sosny, ale czy ja wiem, chyba ci sosna nie zaszkodzi, co? Ale potem zaś będziesz miała biegunkę, nie ma. No i to tak jest, na dworze też z patykami chodzi, nie? No ale za chwilę się ubieram i idę jeszcze z nią, póki jest jasno teraz, a później się pójdzie dopiero już wieczorem. No. Także teraz na tym kończę. Mam nadzieję, żeście się nie wynudzili, bo to prawdopodobnie zrobię na przyspieszeniu, żeby to nie było takie nudne i za długie, nie? Bo nie wszystkich interesują takie rzeczy.
a później się zobaczymy w kuchni chyba. Chyba, że na spacerze jeszcze. Powiem Wam, dzisiaj nie jadę ani na ten ogródek, ani do sklepu też nie. Po prostu dzisiaj sobie zajmę się tutaj już w domu. Jak przyjdę z kłyską ze spaceru, to tu się dalszą częścią w domu zajmę, jakimś obiadkiem i już się nie będę nigdzie wybierała, a jutro z rana, jutro Wiki wcześniej wstaje, więc ja też, no to mam nadzieję, że po prostu szybciej się z wszystkim wyrobię i będę mogła iść ze sklepu, bo jutro będę robiła nalewkę. Pomarańcze już są, tylko muszę właśnie ten alkohol kupić. No to jutro pójdę po ten alkohol i jeszcze dokupię parę tych lasek, nie lasek, korę cynamonu, bo mam tam chyba dwie, ale to jest za mało, to trzeba więcej, żeby to miało jakiś smak. Także potrzebne będą pomarańcze, cynamon, kawa, goździk, może być anyżek, ale nie za dużo. Co jeszcze? Wanilia. Także no, cukier, miód i alkohol, spirytus i wódka, ale ja dam samą wódkę, żeby to nie było za mocne. A teraz muszę już kończyć, bo ona mi tutaj rozrabia i ciągle muszę za nią patrzeć. No. Ten sweterek to tam możecie widzieć troszkę ubrudzony, on jest do takich zadań właśnie balkonowych. No, dobra, to na razie. Muszę się jakoś ogarnąć. No i przychodzę już po takim długim czasie. Dzisiaj z herbatą, dzisiaj do Was tak na zakończenie dnia. Troszkę musiałam poskracać ten film, no ale jak widzieliście oczywiście wszystko, dużo rzeczy, dużo fragmentów jest na szybkim takim oglądaniu, w szybkim tempie, no bo to by było za nudne, to jest raz. No i za długie przede wszystkim. A od tego czasu, jak się z Wami żegnałam na balkonie, to już minęło ho, ho, ho. Ja już potem byłam godzinę na spacerze z kluską i ona jeszcze szalała, jak przyszła do domu. A już się ciemno potem robiło, bo teraz tak wcześnie ciemno, że ten dzień mi tak szybko przelatuje. No i już było ciemno i ona mi tam zaczęła, wiecie. Potem nie mam kontroli nad tym, czy ona tylko coś miucha, czy ona tam coś wyjada, nie? A wszędzie pełno liści, nie wiadomo, co tam pod liśćmi jest. I to jest taki troszkę problem. I musiałam co chwilę uważać, co na nią, co ona tam robi. No bo tak jak mówię, ciemno. I wcale się nie zrażała tym, że jest ciemno. Na początku, jak u nas była, to jak wychodziliśmy na spacer wieczorem, tak już po ciemku, to ona nie chciała chodzić. A teraz ją to nic nie zraża, ona po prostu sobie idzie i nucha i biega. I tak usiądzie, siedzi chwilę, a potem jak wystrzeli wiecie, do przodu, to mi tej smyczki zaczyna brakować. Już się zaczęłam zastanawiać, zaczęłyśmy się zwykle zastanawiać, żeby jej dłuższą kupić. No ale na razie jest tak, jak jest. No to byłam na tym spacerze, potem przyszłam, zrobiłam jedzenie, pojedliśmy, wiadomo, nie? Zbyszek z pracy wrócił, no i tutaj też ogarnęłam, tak, no i tak jakoś tak ten czas przeleciał. Też dzisiaj, wiecie co zrobiłam? Mam tutaj tą suszarkę do grzybów, do, właściwie to jest do ziół, owoców, no do wszystkiego, nie? No i gruszki jak tam dałam, musiałam je wyrzucić, bo one się zrobiły takie miękkie i w ogóle musiałam je wyrzucić. Miękkie jak miękkie, takie wodnite, no zaczęły się psuć. Jabłka tam jeszcze się dosuszają, ale dałam pomarańcze, plastry pomarańcze, żeby mieć, tam chyba ze trzy pomarańcze pokroiłam. No nie miałam tych malutkich, bo te mniejsze są lepsze, bo są takie nie za duże te plasterki potem, a te to będą takie większe te plastry, ale będę chciała tak do dekoracji mieć tych plasterków z tej pomarańczy, nie? No i stwierdziłam, że zamiast to w piekarniku, piekarnik mi się wydaje więcej prądu bierze niż ta suszarka, no to zamiast w piekarniku to w tej suszarce. Bo w poprzednich latach to jeszcze rozkładałam sobie na tym, na kaloryferze, ale to też jest takie nierówne, to one potem były takie powyginane. A teraz stwierdziłam, że biorę i daję normalnie do tego, do tej suszarki i niech się suszy. No.
Także to już się robi taki piękny zapach przy okazji tutaj. No teraz wyłączyłam, no bo to szumi dodatkowo, to jest bez sensu. No. A dzisiaj sobie zrobiłam zwykłą liściastą herbatę, znaczy zwykłą, niezwykłą z bazylur, taka granatowa. Ona tam ma jakieś płatki chyba chabru, bo taki kolor i jakieś jeszcze inne dodatki. No oczywiście ja sobie to zrobiłam w tym moim zaparzaczu, żeby tych fusów nie mieć, nie? No. No i mam dzisiaj tutaj w tym kubeczku takim za dużym. No i bardzo dobrze smakuje. Dam sobie jeszcze cytrynkę taką, cienki plasterek i bardzo fajnie smakuje. Był czas, że my tylko to kupowaliśmy, tylko to piliśmy, te bazylury. Potem nagle nam zaczęło smakować to tak jakby chemicznie. Jakby takie to było, no właśnie chemiczne, nie takie naturalne, nie? I teraz się okazało, że z tego Earl Grey'a, który kupuję, to są dwie herbatki. Wiki mi się zakomunikowała, a dopiero co tam wyłożyłam. No i stwierdziłam, a mnie się zachciało właśnie takiej zwykłej herbaty, nie ziół. No i stwierdziłam, to już im zostawię te dwie herbatki. A ja sobie, bo to ten na sznurku, wiecie, w tych torebeczkach, nie? A ja sobie po prostu zrobiłam taką herbatkę. No. I nawet smaczne jeszcze tam mam w tym zaparzaczu, to sobie potem będę mogła dorobić. I co? Dzisiaj, jak widzieliście, na tym balkonie tam troszeczkę porobiłam sobie. Na ten ogród nie pojechałam. Potem się taka brzydka pogoda zrobiła. Rano wam pokazywałam, że takie piękne słońce, że znaczy słońce, takie piękne niebo, błękitne, tylko że wiatr. I zanim zjadłam śniadanie, to się zaciągnęło i już nie było tak pięknie. No. A na tym balkonie też mi troszeczkę zeszło z tymi cebulkami i tak dalej. Potem musiałam pilnować tej kluski, bo myślałam, że mi wyskoczy z tego. Ona tak jak widziała innego pieska, że tam biega, to ona cała by się trzęsła. Wzięłam ją na ręce, to normalnie musiałam odejść od tej barierki, bo ja się bałam, że ona mi wyskoczy, bo ona w ogóle nie ma takiego lęku wysokości. Obojętnie gdzie jest wysoko, ona będzie się wyrywać i no, a potem może sobie coś zrobić, nie? No. Także taki nasz szkrab kochany teraz sobie śpi. Ona ma kilka takich miejsc, ja wam już mówiłam. Nie tylko swoje łóżeczko, ale ma parę miejsc do takiej drzemki. W ogóle lubi sobie tam, gdzie my jesteśmy, po prostu obserwować. Jak ja coś robię w kuchni, to ona sobie tam na tym dywaniczku takim leży i zagląda. Czasami się tam bawi swoimi zabawkami, często wszystkie swoje zabawki tu przynosi. Na początku wszystko nosiła do swojego łóżeczka, a teraz tutaj. No. Albo w przedpokoju, właśnie w tej torbie. Tam jest takie wyścielane tym, no, takim jakby okrągłe. Kupiłam kiedyś takie posłanie w Pepco. I w sumie to najbardziej tam miękkie to są tylko te brzegi, bo ten środek cały, bo to było okrągłe, taki jakiś, taki wiecie, cienki troszkę. No, ale jak je to dałam do tej torby, żeby ją przewieźć w tym, żeby jej było ciepło i żeby mi się tam nie zgubiła. Teraz to się już nie zgubi. Jeszcze trochę to będzie, będę musiała jej to wyciągnąć, bo się tam nie będzie mieścić. No, ale torba właściwie jest tylko do noszenia, jak gdzieś się idzie. Na razie jej nie trzeba tak nosić, ale ona lubi w niej siedzieć. Bo ona wtedy ma wgląd, jak my tutaj chodzimy z kuchni do łazienki, do wiki, do przedpokoju. Tutaj coś robię, wiecie, tu zmywam, gotuję. To ona albo siedzi tam, albo tam się położy i tam sobie drzemie, normalnie śpi, nie? No. Albo na butach. No. I tak, posiedziałam troszeczkę, muszę się wam przyznać, że ostatnio troszeczkę zaniedbuję vlogi. Nie moje, tylko mniej oglądam czyichś vlogów, bo jak przed wyborami to mnie interesowały te różne przedwyborcze. I tutaj nie chcę dużo w ogóle politykować, tu nie chodzi o politykę, żebym wam tam coś opowiadała, tylko se kichnę, albo i nie. Zamiast kichnąć, tym się ziewu. Tylko tak zaczęłam słuchać po prostu. I dzisiaj zaczęłam też oglądać Sejmu.
na komputerze, na laptopie, nie? No i tak mnie to wciąga potem, te różne kanały takie tematyczne. Już nie będę tu przytaczać, bo tu nie chodzi o to, że ja chcę kogoś agitować czy coś, bo znowu ktoś mi powie, że ja agituję albo że się opowiadam za jakąś ze stron. To jest moja sprawa, nie? Kogo ja tam popieram czy nie popieram. I tutaj nie chcę o tym mówić, tylko mnie tak to wciągnęło i Zbyszek się zaczął śmiać. Mówi, kurczę, ty już jak ten twój tata, bo mój tata rzeczywiście, on wszystko... Bo wtedy były też relacje Sejmu w telewizji. No to on wszystkie relacje wysłuchiwał, wszystko wiedział, co jest grane. Wysłuchiwał, a potem jeszcze oglądał sobie wiadomości różne, ale z wszystkich kanałów. On wiedział, że tu się kończy, to trzeba przełączyć, tam będą, nie? I był ciekawy, co będą mówić, na jaki temat, a gdzie co będą mówić, a gdzie co pominą. No. No i mi mówi, że ja już zaczynam, wprawdzie telewizora żeśmy się pozbyli, ale i tak obrady Sejmu tam oglądam, nie? I te wszystkie komentarze potem do tego. No i wciągnęło mnie to troszeczkę, a te kanały, które są tam, te różne komentarze, no nie tylko do sejmowych, ale ogólnie do sytuacji, no to one są też długie, bo są ponadgodzinne, także to mi troszeczkę schodzi. Jak na balkonie robiłam, to miałam właśnie słuchawkę w uchu, no bo też słuchałam jako podcastu tego. No i troszkę zaniedbałam moje koleżanki, nie wszystkie oglądam tak. Nie nadążam po prostu, nawet ze słuchaniem. No i stwierdziłam, że trzeba będzie troszeczkę się zastopować tym i troszkę wrócić do takich normalnych vlogów, bo przecież dlatego się pozbyłam telewizora, bo nie chciałam tych wszystkich wiadomości i tych nerwów, tego stresu. A teraz sama sobie to oglądam. Teraz się zaczyna robić ciekawie. To jest inna rzecz. Wiki też to śledzi wszystko i mówi, że teraz się zaczyna robić ciekawie, nie? Ja cały czas czekam na nowe nowinki. No właśnie, na nowinki. Wiki też cały czas czeka. A ja też, a tych tytułów, co tam potem jest, kto co zrobił, kto co powiedział, to ja potem śledzę to wszystko. No i to jest bardzo wciągające. No, ale teraz jak już skończę tutaj nawijać, to po prostu idę do pokoju, no i zazwyczaj to sobie albo włączam vlog czyjś i odpisuję na komentarze, montuję film i potem jeszcze odpisuję na komentarze, a mam zaległości dzisiaj niesamowite. Od wczoraj i prawie dzisiaj cały dzień, już po południu usiadłam i tam troszeczkę na niektóre poodpowiadałam komentarze, ale jeszcze jest dużo przede mną. Także nocka mnie czeka. Wczoraj się wkurzałam, wczoraj to było? W nocy nie było tego, chyba rano wam to mówiłam, że ten internet raz był, raz nie było, nie? No ale się nie stresowałam się tym tak bardzo, bo sobie pomyślałam, jak nie zrobię wieczorem tego filmu, to jeszcze dzisiaj cały dzień mam na to. I to jest właśnie ten plus tego, że nie nagrywam z dzisiaj na jutro. Bo tak to bym się męczyła i bym w nocy nie spała, tylko bym, żeby ten film zrobić, nie? Przesłać. No. Jak to będzie z vlogmasami, to jeszcze nie wiem. Ale jutro już zabieram się za nalewkę pomarańczową, tylko muszę kupić tą wódkę i korę cynamonu. Dzisiaj to miałam zrobić, ja wam mówiłam, ale że dzisiaj w końcu nigdzie nie wyszłam, no to nie kupiłam. Jutro bym musiała iść, no i jeszcze muszę wykonać jeden telefon, a troszkę się stresuję. No, ale jednak to trzeba będzie załatwić. No, także będę już chyba kończyła, bo ja już chyba znowu mówię tutaj, wiecie, skróciłam ten film, żeby nie był taki długi, a teraz tutaj będę gadać i gadać. Także idę robić film, jutro będzie nalewka robiona i nie wiem co jeszcze, pewnie coś tam jeszcze będzie. No a wam dzisiaj dziękuję już za ten czas poświęcony na tego vloga. Dziękuję wszystkim wspierającym. Wszystkim, którzy oglądacie, komentujecie albo i nie komentujecie. No bo jakby wszyscy komentowali, to bym całkiem poległa tutaj. Dziękuję za wszystkie łapeczki i subskrypcje. No i dziękuję za dzisiejszy dzień. I zapraszam na jutro. Tak jak już powiedziałam, wstępnie plan na jutro jest,
a co potem będzie, to się okaże w praniu. No, to wszystkiego dobrego, bajo bajo i pa pa, do jutra. Pa!